Witam Państwa bardzo serdecznie. Zostałem poproszony przez Panią Dyrektor Monikę Stany, żeby poprowadzić to dzisiejsze seminarium. Z przyjemnością to robię z wielu względów. Przede wszystkim osoby referujące są mi nie tylko dobrze znane, ale bliskie, współpracuję z nimi i bardzo cenię. To drugi temat jest mi bliski również. Chciałbym powiedzieć, że problematyka Ziemi rozpatrywana z różnych stron. Od strony takiego typowego zagospodarowania, od strony wartości, od różnych skutków dla społeczności, nie tylko rolniczej, ale wiejskiej. Macie Państwo jeszcze taki szczególny wymiar, który nieczęsto się pojawia, problem konfliktu i tego, co się nazywa zwłaszcza w socjologii conflict resolution. Jest taką problematyką, która również się mieści w projekcie badawczym, który niedawno pani profesor Dominika Milczarek-Andrzejewska uzyskała z Narodowego Centrum Nauki. Będzie realizowany przez 3 lata w naszym instytucie, który skupia kilka osób, nie tylko zresztą z naszego instytutu, ale również z innych placówek naukowych w kraju. Także problematyka Ziemi i właśnie także kwestia konfliktu będzie rozwijana tutaj w naszym instytucie. Dodam jeszcze to, że ten temat był przedmiotem publikacji właśnie trojga osób, które Państwo przed sobą widzą. No i właśnie tu jest tak nietypowo trochę, bo prezentacja czy referat jest przez 3 osoby wygłaszany, także to jest bardzo mocne i takie ważne wydarzenie. Jesteśmy oczywiście bardzo ciekawi uwag specjalistów naszych dzisiaj. Zazwyczaj, jak Państwo pamiętacie, jest tak, że mniej więcej 45 minut przeznaczamy na prezentację i drugie tyle na dyskusję. Czasami dyskusja się przeciąga do godziny. To jest tak, jak kiedyś w takiej dyskusji, gdzie podzielono czas na po 5 minut na prezenterów, to prowadzący powiedział, jak ktoś będzie bardzo ciekawie mówił, to 5 minut może liczyć 7. Także tutaj czasami się zdarza na naszych seminariach, że 45 minut liczy 60 minut. Ale i to kolerujemy, żebyśmy do godziny pierwszej skończyli. Bardzo proszę. W jakiej kolejności? Ja zaczynam. Dobrze, bardzo proszę. I bardzo się cieszę, że takie znakomite grono dzisiaj tutaj nas zaszczyciło, także spoza instytucji. Witam Państwa, dziękuję za bardzo miły wstęp, ale przy okazji profesor Wilkin tutaj duże wyzwanie przed nami postawił, bo nie wiemy, ile mamy mówić, czy krótko, czy długo, więc oczywiście będziemy się starali mówić przede wszystkim ciekawie i mam nadzieję, że właśnie te wyniki, które Państwu przedstawimy, będą też dobrym wstępem do dyskusji, bo chociaż tak jak powiedział profesor Wilkin, nasze wyniki zostały opublikowane, ale prowadzimy dalsze badania i Państwa głosy, Państwa krytyka, podpowiedzi będą bardzo, na pewno będą bardzo pomocne w dalszych naszych, w kolejnych krokach. To może zacznę od takiego banalnego slajdu pierwszego, wstępnego. Oczywistego dla Państwa, którzy się Państwo na tą kwestią zajmują, dość oczywistą, że ceny gruntów rolnych rosną i od momentu wejścia do Polski, do Unii Europejskiej, ten skok był kilkukrotny. Oczywiście ci, którzy się też zajmują tą problematyką, to wiedzą, że troszeczkę te ceny inaczej się kształtowały w obrocie prywatnym, a także jeśli chodzi o obrót gruntami z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, ale czy w jednym, czy w drugim przypadku, bo to jest kwestia też definicyjna, jakie grunty są tam brane pod uwagę, to ten wzrost był kilkukrotny, olbrzymi. No ale w międzyczasie, to o tym pisało wiele osób, ziemia, która jest użytkowana przez rolników, wykorzystywana do produkcji rolniczej, szybko
szybko maleje. No i ważne, oczywiste pytanie w związku z tym, jaka jest rola wspólnej polityki na rynku ziemi. I chociaż w żadnym celu wspólnej polityki rolnej nie zostało zapisane jednoznaczne, że celem jest ochrona gruntów czy czynników produkcji do produkcji rolniczej, to poprzez szereg różnych instrumentów oczywiście wspólna polityka rolna bezpośrednio wpływa na rynek ziemi. Dlatego tym pytaniem, które chociaż nie jest głównym pytaniem naszych badań, tych, które Państwu przedstawiamy, to jest pytanie o to, jaka jest rola WPR na rynku ziemi, bo próbujemy pójść krok troszeczkę dalej i zapytać się o relacje pomiędzy różnymi interesariuszami czy zakupującymi tę ziemię, to oczywiście to najważniejsze pytanie, które mamy z tyłu głowy, to jest, jaka jest rola WPR na rynku ziemi, mając na względzie ten paradoks, tak? Ten, że pomimo tego, że mamy ważną politykę wspierającą rolników, to udział ziemi rolniczej i udział użytków rolnych spada. Muszę też zacząć też powiedzieć, profesor Wilkin troszeczkę o tym już wspomniał, ale musimy zacząć od perspektywy badawczej, bo oczywiście ziemi rolniczej poświęcono bardzo wiele publikacji i wszyscy doskonale wiemy, że jest ona traktowana jako klasyczny czynnik produkcji, który jest niemobilny, ale też szereg prac, w tym prace profesora Wilkina, prace profesor Marks-Bielskiej pokazują, że jest to dobro oczywiście wielofunkcyjne, które oprócz tej funkcji produkcyjnej spełnia też dodatkowe funkcje, chociażby związane z kwestiami ochrony środowiska, ale i w związku z tym jest też bardzo silnie regulowany, więc ta polityka państwa i różne właściwie polityki, bo to nie tylko te polityki dotyczące zagospodarowania czy polityki przestrzenne, ale oczywiście wspólna polityka rolna są tymi politykami, które wpływają na to, jak jest ziemia użytkowana i jakie bodźce, bo my dużo będziemy, te nasze badania w dużej mierze dotyczyły bodźców dla różnych aktorów na rynku ziemi. Więc polityka, oczywiście różne polityki państwa kształtują bodźce różnych aktorów. No i rzeczą, która była chyba najtrudniejsza w tych naszych badaniach, to była kwestia zwrócenia uwagi na to, że kiedy mówimy o wpływie polityki, kiedy zastanawiamy się nad rynkiem ziemi, to oczywiście tą koncepcją, którą ekonomiści z głównego nurtu używają, to jest koncepcja konkurencji. To różni aktorzy konkurują o dany zasób i poprzez mamy siły popytu i podaży, które w związku z tym kształtują cenę. Cena jest pewnym parametrem, jest pewną informacją dla tych aktorów. Są te bodźce, które kształtują sytuację na rynku ziemi. Oczywiście ekonomia głównego nurtu nie zajmuje się kwestiami konfliktu. A dlaczego my uważamy, że tu jednak pojawia się konflikt, że mówienie o konkurencji to za mało? Jednym z naszych argumentów, główny argument jest taki, że właśnie poprzez kształtowanie bodźców polityka zniekształca konkurencję. W momencie, kiedy mamy rynek, który jest silnie bardzo regulowany, na który wpływają różne instrumenty, wówczas zniekształca to konkurencję i dochodzi do konfliktów różnego rodzaju. I właśnie my chcemy zastanowić się nad tym, jakie są to konflikty, spróbowaliśmy je zdefiniować. Więc tak jak wspomniałam, dotychczasowe badania, mamy szereg oczywiście badań dotyczących użytkowania ziemi i bardzo wiele prac pokazujących, jak różne polityki wpływają na to użytkowanie ziemi. Bardzo dużo prac dotyczy także wpływu wspólnej polityki rolnej na rynek ziemi i wówczas badana jest przede wszystkim kapitalizacja płatności WPR w cenach ziemi i czynszu dzierżawy.
Dzierżawnym. Taki bardzo fajny przegląd dotychczasowej literatury. Co prawda jest to artykuł z 2015 roku, ale moim zdaniem świetnie pokazuje właśnie sam mechanizm kapitalizacji, czyli właśnie jak dopłaty bezpośrednie i inne polityki WPR, jak są przenoszone na ceny ziemi i na wysokość czynszu dzierżawnego. Taki dobry przegląd zrobili Góral i Kulawik w Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej w artykule z 2015 roku. Więc takich prac jest, tych artykułów jest bardzo dużo. W ostatnim czasie też pojawiły się bardzo ciekawe prace, które pokazują, jak wspólna polityka rolna wpływa na proces porzucania ziemi. Czyli pomimo tego, że nadal ziemia jest w zasobach, prawda, rolnych i na przykład GUS wykazuje te wielkości, to tak naprawdę ona nie jest użytkowana rolniczo. I dla Polski takie też wyniki czy próby oszacowania tego pokazywał m.in. profesor Dzun w swoich artykułach z profesorem Musiałem, a także w innych opracowaniach. Także te zagadnienia są szeroko badane i zazwyczaj te badania, które pokazują właśnie wpływ WPR na ceny i wysokość czynszu, na ceny ziemi, czy na kwestie porzucania ziemi, są analizowane na poziomie kraju. Jest też szereg ciekawych artykułów, w których porównywane są różne kraje. I wówczas poziom analizy dotyczy właśnie, dotyczy kraju. Dużo prac, z kolei, jeśli chodzi o badania konfliktów, czyli tej jak gdyby drugiej strony naszych badań, to są przede wszystkim badania, które są robione przez geografów, planistów przestrzennych i przez prawników. To są bardzo ciekawe badania, z tym, że one w większości dotyczą studiów przypadków, bo bardzo ciężko jest badać, czy wejść w głąb, czy zrozumieć istotę konfliktów bez zejścia w dół, bez zrozumienia tego na poziomie mikro. No i to, co my próbowaliśmy zrobić, próbując odpowiedzieć na nasze pytania badawcze, to próba, jeśli mogę tak troszeczkę kolokwialnie powiedzieć, zejścia niżej, na niższy poziom agregacji, czyli spojrzenia na sytuację w regionie, ale przy użyciu właśnie narzędzi ilościowych. Te pytania, które zadaliśmy sobie w naszych badaniach, to są następujące. W jaki sposób wspólna polityka rolna poprzez wpływ na ceny gruntów może kształtować bodźce związane z użytkowaniem ziemi i w związku z tym, w jaki sposób przyczynia się do konfliktów dotyczących użytkowania ziemi rolnej. Musimy to podkreślić, że właśnie tym mechanizmem, tym kanałem, przez który próbujemy wytłumaczyć konflikty, to jest spojrzenie na ceny gruntów. Czyli nie patrzymy na ten poziom mikro, tylko próbujemy w sposób właśnie bardziej zagregowany spojrzeć na to, jak poprzez zniekształcanie cen wspólna polityka rolna przekłada się na konflikty, zniekształca bodźce dla różnych aktorów na rynku ziemi i w związku z tym przekłada się to na użytkowanie ziemi. Trudnością, którą, a może właśnie, miałam powiedzieć to na początku, a powiem teraz, jak te nasze badania, jak one po pierwsze trwały długo i długo nie mogliśmy znaleźć dobrego wytłumaczenia całych tych procesów, bo ja się zajmuję rynkiem ziemi już od dosyć dawna, kiedy pisałam i doktorat, i habilitację, zajmowałam się ziemią państwową, prywatyzacją PGR-ów. No i gdzieś od dawna zastanawiałam się właśnie, jak wygląda ten rynek ziemi, jacy aktorzy są, interesariusze są na tym rynku ziemi, ale brakowało mi dobrych narzędzi ilościowych i udało mi się z profesor Zawalińską właśnie, udało nam się przy wykorzystaniu modelu, który za chwilę koleżanka przedstawi, udało nam się pewne badania zrobić, osiągnąć pewne wyniki, uzyskać pewne wyniki ilościowe, ale nadal byliśmy bardzo niezadowolone z tego, bo brakowało w tym
historii, tak? Brakowało, te nasze wyniki były takie dosyć, jeśli mogę tak też kolokwialnie powiedzieć, płaskie, no bo były właściwie takie, tu wzrosło, tam zmalało i co z tego, tak? I zastanawiałyśmy się, gdzie jest za tym jakaś ważna historia do opowiedzenia. No i dyskutując na ten temat, porozmawiałyśmy z Adamem, któregoś razu udało nam się usiąść i Adam pozwolił nam też te konflikty pokazać w takiej perspektywy właśnie przestrzennej i stwierdziliśmy, żeby móc dobrze opowiedzieć o tym, co się dzieje na rynku, kiedy zastanawiać się nad tym, jakie właśnie bodźce wpływają na różnych aktorów, to nie możemy zapominać właśnie o tych badaniach z perspektywy geograficznej, bo geografowie czy prawnicy inaczej rozumieją konflikt i spędziliśmy bardzo dużo czasu dyskutując o tym, jak my rozumiemy konflikt i właśnie czym się różni konflikt od konkurencji, jak te nasze badania są gdzieś pomiędzy tym głównym nurtem ekonomii, w którym mówi się tylko o konkurencji, a kwestią konfliktów. No i rzeczą, na którą spędziliśmy bardzo dużo czasu, przepraszam za tę długą dyskusję, to była kwestia definicji, ponieważ tak naprawdę w literaturze brakuje jednej takiej uznanej, spójnej definicji konfliktu dotyczącego użytkowania ziemi, chociaż prac na ten temat właśnie jest bardzo wiele. I w związku z tym zależy to od jacy naukowcy, czy tym się zajmują prawnicy, czy geografowie, czy właśnie próbują się tym zajmować ekonomiści, to inaczej jest to definiowane. I niektórzy autorzy skupiają się na aspektach głównie przestrzennych, a niektórzy zwracają uwagę właśnie na te aspekty ekonomiczne, czyli właśnie bodźców, czy kształtowania cen. I w związku z tym my po długich dyskusjach przyjęliśmy taką bardzo obszerną definicję, która naszym zdaniem pozwala właśnie na połączenie tych dwóch aspektów przestrzennych i ekonomicznych, a mianowicie za von der Dunk przyjęliśmy taką definicję, że konflikty dotyczące użytkowania ziemi mają miejsce wówczas, gdy strony konfliktu lub interesariusze wyrażają sprzeczne interesy w zakresie stopnia i kierunku użytkowania danego obszaru. Czyli możemy tutaj tą definicją, naszym zdaniem, możemy objąć zarówno rolników, którzy rywalizują, konkurują o dany kawałek ziemi, ale także możemy włączyć w to innych aktorów, takich jak chociażby deweloperów czy gminy, tak? Tych aktorów jest bardzo wielu. I w związku z tym to jest nasza propozycja. To też bardzo długo nad tym dyskutowaliśmy, czyli próbowaliśmy rozdzielić, pokazać, że tym, co kształtuje użytkowanie i cenę ziemi w Polsce, także w innych krajach, że należałoby podzielić na właściwie dwa rodzaje konfliktów, czyli nazwaliśmy to konfliktami ekonomicznymi, bo są to konflikty właśnie, które powstają w wyniku zniekształcenia ziemi dla tych aktorów, którzy chcą w ten sam sposób, czy podobny sposób użytkować, to dla produkcji rolniczej. I można to wytłumaczyć w ten sposób, że wspólna polityka rolna faworyzuje oczywiście rolników poprzez dopłaty bezpośrednie, przez inne narzędzia, bo przede wszystkim tym oczywistym efektem, o którym też już mówiłam wcześniej, o procesie kapitalizacji, wzroście cen, wzroście czynszu też dzierżawnego, to właściciele, rolnicy, właściciele ziemi, tym pierwszym efektem jest oczywiście wzrost wartości ich majątku, co pozwala brać im na przykład kredyty też, tak, mają zastaw dla banków, więc jest to taki efekt bezpośredni, wpływający, faworyzujący rolników. Ale równocześnie, ponieważ wykorzystują do produkcji ziemię, do produkcji rolnej, no to natychmiast wzrasta cena ważnego, podstawowego czynnika produkcji, co przekłada się na utrudniony obrót ziemią rolną. To też Państwo doskonale wiedzą i też dużo się mówi, dyskutuje o tym, że te dopłaty bezpośrednie w Polsce powodują właśnie, czy utrzymują rozdrobnioną, wpływają na utrzymywanie rozdrobnionej struktury agrarnej. Rola WPR w konfliktach przestrzennych dotyczących właśnie, tak je zdefiniowaliśmy jako te dotyczące użytkowania rolniczego i pozarolniczego, to zwróciliśmy uwagę na to, że choć nie ma tego zapisanego w głównych celach wspólnej polityki rolnej, to WPR może odgrywać rolę strażnika chroniącego grunty rolne, właśnie strażnika, który chroni przed przekształcaniem na użytkowanie pozarolnicze. Jak Państwo wiedzą, w Polsce udaje się to dosyć
słabo. Więc tak, żeby tak podsumować nasze podejście, to ono, można powiedzieć, jest takie dwustopniowe, bo właśnie pytamy się, tak jak mówiłam wcześniej, pytamy się o wpływ na ceny ziemi, czyli pytamy się, jaka jest rola wspólnej polityki rolnej w obrocie między rolnikami, ta rola moderatora, bo te ceny odgrywają bardzo ważną rolę. Co też pozwala nam spróbować odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola WPR w utrzymaniu ziemi na cele rolnicze, czyli można powiedzieć o tej funkcji strażnika, czyli jak na ceny, na rynki ziemi wpływają też inne czynniki poza polityką rolną. No i w związku z tym pozwala nam to spojrzeć na konflikty między różnymi grupami użytkowników, które nazywaliśmy sobie w uproszczeniu tymi konfliktami ekonomicznymi i przestrzennymi. Dlaczego tak dużo mówię o tej cenie? Dlatego, że dzięki właśnie narzędziu, które opracowała i profesor Zawalińska, mogliśmy analizować tę sytuację na poziomie województw poprzez właśnie modelowanie cen. O tym więcej przekazuję profesor Zawaliński. Dziękuję bardzo. Opowiem parę słów o tej metodologii. Ona była dostosowana do tego, co chcieliśmy zrobić. Tak jak była mowa o tym, że no powszechnie się wie, że wpływ wspólnej polityki rolnej na ceny jest, takie jest przeświadczenie, duży i tak dalej, ale żeby to zobaczyć, jaki konkretnie, jak zróżnicowany regionalnie i w stosunku do innych czynników, tu potrzeba było narzędzia, które wyekstrahuje nam niejako wpływ polityki. Jest to bardzo trudne w momencie, kiedy na rynek ziemi działa tyle czynników jednocześnie, a my chcemy wiedzieć tylko i jak wspólna polityka rolna. No to wymaga właśnie zastosowania narzędzia, no takiego, które na ten cel trzeba zbudować. Zaraz powiem właśnie, dlaczego taki model pasuje. Potem, jak już wiedzieliśmy, jaki jest wpływ dzięki temu modelowi równowagi ogólnej Polterm, to chcieliśmy zbadać, jaki jest związek między siłą oddziaływania WPR a w poszczególnych województwach, a stopniem ich zurbanizowania. Żeby wiedzieć właśnie, jakie inne, bo tutaj przesłanka jest taka, że urbanizacja jest jednym z kolei z innych czynników bardzo silnie wpływających na te ceny. Okres analizy to są dwa okresy budżetowe, kiedy była wspólna polityka rolna, bo dla tych mieliśmy całkowity skończony okres oddziaływania. Ten model regionalny powstał przy współpracy z ośrodkiem australijskim, ponieważ te Australijczycy od lat 60. są prekursorami tej metody, czyli budowania takich makiet gospodarek. Do dziś największe modele pochodzą właśnie stamtąd. Ja sama nie byłam w stanie czegoś takiego zbudować, powiem szczerze, i dzięki tej współpracy powstał taki model dla Polski. On jest właśnie taką makietą, czyli próbuje w uproszczony oczywiście sposób przedstawić powiązania wszystkich aktorów, którzy działają, ekonomicznych, i powiązania między nimi cenowe, ilościowe, przepływy z gospodarstw do gospodarstw. Ja najbardziej obrazowo tak się zastanawiałam, jak to przedstawić. To jest taka jakby budowa makiety, jak buduje się makietę budynku z zapałek. Tak tutaj się buduje makietę budynku z równań matematycznych. Tak? No oczywiście w naszych czasach nie buduje się już jakby takich kartonowych makiet, tylko też robi się to komputerowo. I tak samo właśnie tutaj chciałam tak jakby Państwu przedstawić, że gdybyśmy chcieli przeanalizować wpływ uderzenia samolotów na World Trade Center, to wyobrażam sobie, że właśnie buduje się taką makietę, znając parametry tych budynków, znając poszczególne siły działające w tych budynkach i znając ten zewnętrzny czynnik, jakim są samoloty, można określić, zatrzymać w czasie, przeanalizować właśnie przyczynowo-skutkowy przebieg tego zdarzenia. I tutaj tak samo, to jest tak budowanie gospodarki polskiej z równań i wypełnianie ich danymi GUS-owskimi, zaraz powiem jakimi, to jest budowanie makiety, a tym zewnętrznym czynnikiem jest wspólna polityka rolna.
bo ja muszę to zrobić w sposób laboratoryjny, żeby zobaczyć, co się poszczególnie wydarzyło, kiedy taki duży napływ pieniędzy wpłynął do poszczególnych gospodarstw na poszczególne rzeczy. Czyli tak jakby no, buduję tą makietę, wyekstrahowuję jakby tylko jeden czynnik wpływu i badam, jaki jest wpływ na ceny. Czyli jednocześnie pomijam wpływ wszystkich innych czynników w danym momencie, bo chcemy właśnie wyekstrahować wpływ tej jednej rzeczy. No nie chcę powiedzieć, że wspólna polityka rolna jest jak samoloty, tak, dla World Trade Center, ale mówię, czynnik zewnętrzny, o którym dużo wiemy, wprowadzamy do zamkniętego układu, o którym też dużo wiemy, tylko na podstawie innych danych. No i właśnie teraz dane pochodzą do modelu z tablic przepływów międzygałęziowych z GUS-u, z rachunków regionalnych, ponieważ model jest, mówimy regionalny, czyli tak naprawdę wojewódzki. Cały czas się poruszamy w obrębie 16 województw. I dane z FADN-u, które pokazują, które pozwoliły ten sektor rolniczy przedstawić bardziej dokładnie, niż to pozwalają tablice przepływów międzygałęziowych. Jeśli chodzi o dane do tego szoku zewnętrznego, czyli tego, jakim jest wspólna polityka rolna, no to są dane pochodzące z monitoringu. Wiemy dla każdego województwa, ile wpłynęło funduszy w ramach filara pierwszego, w ramach poszczególnych działań WPR-u i to zamieniamy na ten przypływ, czyli ten układ, który jest w równowadze, zostaje wyprowadzony z tej równowagi przez dopływ gotówki na poszczególne rzeczy, tak? Modelujemy to jako wpływ na inwestycje, jako wpływ na dochody, znając strukturę wydatków WPR-u w tych poszczególnych województwach. No i potem możemy zaobserwować, tak, ciąg przyczynowo-skutkowy i na wyniku zobaczyć, jak zmieniły się ceny pod wpływem tego jednego wyekstrahowanego czynnika, czyli tych wszystkich funduszy, które do tej gospodarki wpłynęły. Jednocześnie oczywiście obserwujemy w rzeczywistym świecie, jakie naprawdę była zmiana cen, więc jakby widzimy, ile z tego jest, pochodzi z polityki, a ile z poszczególnych innych czynników. Szczegółowy opis modelu właśnie tu sobie daruję, dlatego że jest opisany w innej publikacji, do której tu mogę Państwa odnieść. Natomiast krótko powiem o tych pierwszych wynikach krajowych, więcej powie o regionalnych Adam. Więc na skutek WPR-u ceny ziemi rolniczej w Polsce wzrosły w analizowanym okresie o 243%. One w sumie wzrosły dużo więcej, tak? Ale właśnie gdyby tylko była wspólna polityka rolna, to wpływ ten byłby taki. To rocznie tutaj ten okres tylko tych dwóch... 2,4-2,13. To tutaj jest... Tak. No tak, mówiliśmy o tym wcześniej, że dwa okresy budżetowe wzięliśmy 4,6 i 7,13, czyli w sumie 2,4-2,13. Płatności bezpośrednie z tego miały o wiele większy wpływ niż PROW. Mniej więcej 3 razy więcej tego wpływu zawdzięczamy płatnościom bezpośrednim. Ale te zróżnicowania były bardzo duże regionalnie, czyli ten wzrost wydaje się tu mały, ale jak się zobaczy, ile to jest dla poszczególnych województw, to ten wzrost jest o wiele większy. Tutaj tylko zacznę, zaraz oddam głos Adamowi, natomiast to, co jest jakby ważne, że nam się wydaje, że wszędzie wspólna polityka rolna była dominującym czynnikiem kształtującym wzrost cen, podczas gdy tu wyraźnie widzimy, że są województwa, gdzie wzrost cen ziemi rolniczej był bardzo wysoki, ale według naszych obliczeń wpływ WPR-ów to był bardzo, bardzo niewielki, czyli czynniki poza WPR-owskie zdecydowanie kształtowały te ceny. Natomiast wprost przeciwnie, są takie województwa, gdzie gdyby nie WPR, to ceny by kilkukrotnie były niższe obecnie ziemi rolniczej, niż to ma miejsce obecnie dzięki wpływowi tej polityki. No i mamy też pośrednie przykłady, gdzie wzrost
był wysoki i tylko w jakim stopniu było to na skutek WPR-u. Tu oddaję głos Adamowi, bo on wszedł głębiej w tą analizę właśnie wojewódzką i zaczął wyjaśniać te relatywne oddziaływanie WPR, a innych czynników, żeby wyjaśnić, dlaczego mamy takie zróżnicowane sytuacje i tyle tych różnych kombinacji wzrostu cen ogółem, a wzrostu cen na skutek tylko i wyłącznie WPR-u, bo jest bardzo zróżnicowane te wyniki. Dobrze, to dziękuję bardzo i tak jak Kasia wspomniała, ta ostatnia część naszej prezentacji właśnie poświęcona jest temu zróżnicowaniu regionalnemu, czy temu przedstawieniu zmian cen ziemi rolnej, ale też wpływu WPR-u, czy udziału WPR-u właśnie w kształtowaniu się cen ziemi rolnej w Polsce w ujęciu regionalnym. Ja się pozwolę posiłkować kartką, bo przepraszam, ale dosyć dawno już brałem udział w tej analizie, czy w tym projekcie i mam trochę obawę, że mogę zapomnieć powiedzieć czegoś ważnego, więc na początku przede wszystkim jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że sama ta prezentacja tych zmian całkowitych, czy zmian w oparciu o wpływ WPR-u pozwoliło też nam odnieść się później do tych kwestii występowania konfliktów przestrzennych i ekonomicznych właśnie w tym kontekście. Jeśli chodzi o całkowitą zmianę cen ziemi rolniczej, to ona była bardzo zróżnicowana, o czym już Kasia powiedziała, od 266% w małopolskim do 570 w dolnośląskim. Już pobieżnie na podstawie tej mapy możemy zaobserwować, że ten wzrost największy był w województwach, w których, ja bym powiedział, ta ziemia rolnicza jest jakby najbardziej doceniana, czy najbardziej ceniona, czy ma największą jakby taką wartość użytkową, największą użyteczność, czyli w tych silnych regionach rolniczych, w których struktura też agrarna pozwala na prowadzenie bardziej racjonalnej i efektywnej gospodarki, produkcji głównie na rynek. Stąd też oczywiście konkurencja nie tylko między rolnikami, ale też między innymi aktorami o ten zasób czy o tę ziemię jest bardzo wysoka. Z drugiej strony mamy na przykład województwo śląskie, w którym już na początku nawet tego badanego okresu 2004-2013 ceny ziemi w ogóle, ale ceny ziemi rolniczej były wysokie, a do tego jeszcze występuje pewnego rodzaju deficyt tego zasobu ze względu na powszechność i intensywność użytkowania ziemi na inne cele i przez inne funkcje, głównie miejskie. W tej samej grupie, to znaczy w której ta całkowita zmiana czy całkowity wzrost był najniższy, mamy województwo małopolskie, mamy województwo na przykład świętokrzyskie, lubelskie czy podkarpackie, w których ta struktura agrarna jest bardzo rozdrobniona, co oczywiście jest istotną barierą czy uniemożliwia prowadzenie tej racjonalnej, efektywnej gospodarki rolnej, a do tego na przykład w województwie świętokrzyskim wysoki jest wskaźnik też porzucania ziemi. To ja mówiłem oczywiście cały czas o całkowitej zmianie, czyli o tym czerwonym słupku. Całkowita zmiana, tak jak już też wcześniej Kasia mówiła, ma w sobie działanie, czy uwzględnia w sobie działanie różnych czynników. Jednym z czynników są polityki, w tym wypadku wspólna polityka rolna. Mówię teraz o tym żółtym słupku. Tutaj ta udział WPR-u, czy ja bym powiedział bardziej rola WPR-u w kształtowaniu właśnie cen ziemi rolnej była również bardzo zróżnicowana, od zupełnie marginalnej, czy właściwie no, tej roli nie było tam widać w województwie opolskim czy województwie śląskim, nawet do 286% w województwie lubelskim. To 286% w tym wypadku oznacza, że gdyby zaokrąglić to do 300%, to bez działania tego czynnika ta cena ziemi rolnej w tym województwie byłaby trzykrotnie niższa. Czyli ogólnie rzecz biorąc, najwyższy udział, czy największa, najbardziej znacząca rola WPR-u w kształtowaniu cen była właśnie w tych województwach wschodnich, podczas gdy najmniejsza, czy najmniej zauważalna była w województwach, powiedziałbym, takich silnie rozwiniętych gospodarczo, nie tyle zurbanizowanych, ale silnie rozwiniętych gospodarczo, uwzględniając to również właśnie działalność rolniczą. My sobie na tej mapie pozwoliliśmy przedstawić to drugie zjawisko, czyli właśnie ten udział WPR-u jakby dwukrotnie, to znaczy najpierw za pomocą tego właśnie diagramu, jako ten żółty słupek, ale później też podzieliliśmy województwa właśnie tym kartogramem na trzy grupy.
Te grupy, znaczy ten podział, ani te grupy, nie, czy te przedziały nie są równoliczne, ani też nie są to przedziały o równej częstości, tylko mają charakter arbitralny, ale my jakby sami zdecydowaliśmy się na ten podział ze względu na, naszym zdaniem, jakąś łatwiejszą interpretację i analizę, tych danych, szczególnie pod kątem identyfikacji jakichś czynników sprawczych czy uwarunkowań. I tutaj chociażby takim dobrym przykładem jest województwo małopolskie, któremu znacznie bliżej pod kątem tego właśnie wskaźnika, czy wartości tego wskaźnika jest do województwa podlaskiego, ale jednak my zaliczyliśmy je do tej grupy, w której ten udział WPR-u jest stosunkowo niski, czyli głównie z tych względów, że uznaliśmy, że województwo małopolskie razem z tymi innymi województwami z tej grupy ma jakiś punkt wspólny, ma jakiś element wspólny, jeśli chodzi o interpretację, o czym za chwilę powiem. Ogólnie rzecz biorąc, najważniejszym wynikiem tej części badania był relatywnie niski udział właśnie wspólnej polityki rolnej, czy rola wspólnej polityki rolnej w tych województwach, w których zanotowano największy wzrost. I odwrotnie, tam gdzie wzrost, ten całkowity wzrost cen ziemi był stosunkowo niewielki, czy najniższy, tam rola WPR-u okazała się być decydująca. Oczywiście możemy, tak jak powiedziałem, mamy tutaj 16 jednostek badawczych, mamy tych 16 regionów, jest ich niewiele, ale tak naprawdę interpretacja, czy ten podział nie był dla nas prosty. No i oczywiście można dyskutować o tym, szczególnie o tej, można powiedzieć, takiej środkowej, pośredniej grupie, na temat jej reprezentacji, na temat jej liczności. Mamy tutaj bowiem województwa zachodniopomorskie, mamy województwo lubuskie, które są podobne do siebie ze względu właśnie na strukturę agrarną, ale też chociażby na udział ludności miejskiej, no ale mamy też województwo podlaskie, które jest bardzo silnie zróżnicowane wewnętrznie. Mamy tą część taką wschodnią, depopulacyjną, z problemami społeczno-demograficznymi, ale mamy tę część taką południowo-zachodnią, w której rolnictwo jest silne, przynajmniej to rolnictwo indywidualne jest bardzo silne. Tak jak powiedziałem, ta grupa pierwsza, czy grupa, w której udział WPR-u był największy, to są głównie takie województwa, bym powiedział, peryferyjne, w które są stosunkowo czy relatywnie słabe pod względem gospodarczym, także w odniesieniu do działalności rolniczej, ze względu chociażby na porzucanie ziemi, ale są to też województwa, w których, które charakteryzują duże problemy właśnie takie społeczno-demograficzne związane właśnie z depopulacją, ale też obniżaniem wielkości i jakości tego potencjału demograficznego ze względu na starzenie, ze względu właśnie na wypłukiwanie tych bardziej, lepiej wykształconych czy bardziej przedsiębiorczych jednostek. Szczególnym przykładem oczywiście jest tutaj województwo mazowieckie. Ono oczywiście dysponuje dużym potencjałem demograficznym i dużym potencjałem gospodarczym. Nawet na obszarach formalnie nazywanych wiejskimi, czyli głównie w strefach podmiejskich Warszawy i innych dużych i średnich miast. Natomiast w dużej części, szczególnie w części wschodniej, one pod względem tych takich charakterystyk społeczno-demograficznych nie różni się, czy gospodarczych, nie różni się specjalnie właśnie od tych województw ściany wschodniej. No i mamy tą drugą grupę, czyli drugą grupę skrajną, w której ten wpływ WPR-u był stosunkowo niewielki, czyli głównie albo są to województwa silnie zurbanizowane, jak śląskie, albo to są województwa o silnie rozwiniętej właśnie funkcji rolniczej, jak chociażby opolskie, albo najczęściej te, w których te dwa czynniki odgrywają istotną rolę, czyli kujawsko-pomorskie, pomorskie, dolnośląskie, czy przede wszystkim wielkopolskie. Oczywiście to była taka próba interpretacji na początku na podstawie, że tak powiem, naszej wiedzy, tak, naszej dotychczasowej wiedzy. I w pierwszej kolejności odnieśliśmy ten wskaźnik, czyli właśnie udział WPR-u w kształtowaniu cen do takich czterech wskaźników, które uważaliśmy, że będą jakby najlepiej wyjaśniały te kwestie, czy najlepiej będą wyjaśniały ten rozkład. Mamy gęstość zaludnienia, udział ludności miejskiej, udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych i średnią wielkość gospodarstwa rolnego i widzimy, że jeśli chodzi o tę grupę, w której WPR odgrywał marginalną rolę, tutaj ta gęstość zaludnienia była największa. Z drugiej strony, tam gdzie WPR był słaby, udział ludności miejskiej był najniższy. Tam gdzie udział WPR-u był wysoki, udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych był najwyższy w stosunku do grupy pośredniej, do grupy pierwszej. A średnia wielkość gospodarstwa rolnego była najmniejsza właśnie też w tej grupie, w której WPR odgrywał największą rolę.
Później zdecydowaliśmy się, żeby no, być pewnym, tak, żeby właściwie potwierdzić te nasze spekulacje czy przypuszczenia. Sprawdziliśmy właśnie też kierunek i siłę relacji między rolą wspólnej polityki rolnej w kształtowaniu cen i innymi zmiennymi wyjaśniającymi za pomocą testów statystycznych. W związku z tym, że duża część tych zmiennych wyjaśniających była silnie skorelowana ze sobą, nie budowaliśmy żadnego modelu w oparciu o analizę regresji, tylko osobno dla każdej pary tej relacji budowaliśmy, to znaczy sprawdzaliśmy to za pomocą testu T studenta. I tutaj przedstawiłem tylko te kilkanaście relacji, które były jakby najbardziej istotne statystyczne przy tej wysokiej istotności statystycznej z tym 5-procentowym, z 5-procentowym progiem. Ja bym powiedział, że możemy tutaj mówić przede wszystkim o takich czynnikach związanych z zagęszczaniem. Mówimy o tutaj mamy i o gęstości zaludnienia coś i mamy też o gęstości chociażby sieci drogowej, ale jednocześnie obserwując tendencje w tych województwach, w których WPR był stosunkowo niewielki, czyli pomijam oczywiście mazowieckie, chociaż ono tutaj jest bardzo specyficzne, ale województwa, które silnie się urbanizują, w których są duże ośrodki miejskie, wokół których właśnie następują intensywne zmiany w użytkowaniu ziemi, także w użytkowaniu ziemi rolniczej. Tam też mamy różnego rodzaju właśnie te tendencje odśrodkowe, suburbanizacje, periurbanizacje. W związku z tym pojawiają się liczni aktorzy, tacy bym powiedział silni do tego aktorzy, którzy mają wpływ na to, jak w efekcie oczywiście te ceny ziemi wyglądają, ale jak miałby wyglądać kierunek i intensywność wykorzystania tej ziemi na cele głównie oczywiście nierolnicze. Mamy więc do czynienia z jednej strony z tym zagęszczeniem. Oczywiście kwestia potencjału jest istotna, na co tutaj wskazuje właśnie ta silna korelacja z liczbą ludności, ale mamy też, tak jak powiedziałem, te tendencje dekoncentracyjne, tak bym to nazwał. Do tego o pewnej perspektywie, jak będzie to dalej wyglądało i jak ta relacja będzie się też układała, wydaje mi się, że mówi ta duża, wysoka korelacja z tym udziałem powierzchni gminy objętej planami zagospodarowania przestrzennego. Natomiast te trzy ostatnie wskaźniki no mówią nam bardziej o tym, że to nie tyle może zurbanizowanie, tak jak wcześniej mówiłem, ale bardziej właśnie poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, taka silna gospodarka decyduje właśnie o tym, czy WPR jakby pokazuje tam swoją siłę, czy wręcz jest właśnie zmarginalizowane przez inne siły, które decydują właśnie o cenach ziemi rolnej. To jest jedynie taka mapa właśnie taka, powiedział, ilustracyjna i taka podsumowująca, która jeszcze raz pokazuje wpływ WPR i udział ludności miejskiej, ale tak jak powiedziałem, ten udział ludności miejskiej ze względu na to, że tutaj urbanizacja jest bardziej traktowana sensu stricte, czyli ludność mieszkająca w miastach, a nie w tych kolejnych aspektach urbanizacji społecznym, przestrzennym czy ekonomicznym, może mówi w bardziej ograniczonym zakresie o tych relacjach. Bardziej powiedziałbym o tym, że to nie stopień zurbanizowania, ale bardziej właśnie taka silna gospodarka przy uwzględnieniu oczywiście silnego rolnictwa jest tutaj decydująca. Jeśli chodzi o podsumowanie, to powiedziałbym tak, że w tych regionach, w których wpływ wspólnej polityki rolnej na właśnie kształtowanie cen ziemi rolnej jest bardzo wysoki. Naszym zdaniem stanowi on pewnego rodzaju nadmierną ochronę w przepływie tych gruntów między aktorami, głównie rolnikami, a jednocześnie wiedząc, że w części tych regionów występuje niewłaściwa czy słaba struktura agrarna, która uniemożliwia właśnie racjonalne czy takie efektywne gospodarowanie, ten przepływ ziemi jest przez ten WPR czy przez rolę WPR-u ograniczony. W związku z tym naszym zdaniem ta ochrona tej ziemi w tych regionach, które są jednocześnie najczęściej nieatrakcyjne inwestycyjnie dla inwestorów zewnętrznych, nierolniczych, no jest nadmierna i uniemożliwia jakby takie pozytywne przekształcenia w rolnictwie. Z drugiej strony, tam gdzie WPR jest słaby, jego rola jest zmarginalizowana przez działanie innych czynników, przez co WPR nie chroni tego, można powiedzieć, szczególnego zasobu, jakim jest ziemia, tego zasobu, który właśnie w tych regionach, którego w tych regionach z każdym rokiem ubywa, jest dobrem rzadkim i właśnie tym zmniejszającym się zasobem.
to przepraszam, a, tak, dziękuję bardzo, właśnie. Stąd jakby taki nasz, aha, i oczywiście to odniesienie jeszcze do konfliktów, o którym nie powiedziałem, więc w regionach, w których WPR jest słaby, w których, tak jak powiedziałem, niewielka jest atrakcyjność ziemi rolniczej z punktu widzenia innych aktorów, aktorów nierolniczych, no tam oczywiście ta WPR nie indukuje, ani też nie ogranicza tych konfliktów przestrzennych. Dlatego to działanie uznajemy, że jest w pewnym sensie takie nadmierne, niepotrzebnie nadmierne. Natomiast w regionach, w których ta rola takiego dodatkowego czynnika, który by zmniejszał te konflikty, czy likwidował te konflikty, chroniąc ziemię rolniczą przed działaniem innych czynników, właśnie w tych regionach silnie urbanizujących się, czy silnie rozwijających się, no jego rola właśnie taka łagodzenia tych konfliktów jest niewielka, stąd jakby taka nasza rekomendacja i postulat pewnej modyfikacji takiej regionalnej WPR-u, tak aby silniej on oddziaływał w regionach, gdzie większa jest jakby wrażliwość czy podatność na stratę tego szczególnego zasobu, a obniżenie jego działania czy zmniejszenie jego działania tam, gdzie właściwie jest niewielki popyt w ogóle na ziemię rolniczą czy w ogóle na ziemię i mamy do czynienia chociażby z porzucaniem ziemi. Dziękuję. Ja na koniec jeszcze ostatnie dwa slajdy. Tak jak profesor Wilkins wspominał, ten artykuł, te wyniki tych badań zostały opublikowane, więc zachęcamy Państwa do zerknięcia, jeżeli mieli Państwo jeszcze jakieś pytania głębsze, to też zachęcamy do przeczytania artykułu, ale to nasze dzisiejsze spotkanie jest dla nas bardzo ważne i będziemy bardzo Państwu wdzięczni za uwagi, za podpowiedzi, dlatego że chcemy te kwestie związane z konfliktem i z różnymi udziałem różnych interesariuszy na rynku ziemi, te badania dalej kontynuować. Profesor Wilkin wspomniał o projekcie, który dosłownie zaczęliśmy w styczniu, tak, 15 stycznia została podpisana umowa i na najbliższe 3 lata chcemy analizować kwestie wielofunkcyjności wartości ziemi rolniczej właśnie z tej perspektywy konfliktów i racjonalności wykorzystania ziemi rolniczej. No i głównym celem jest oczywiście zidentyfikowanie tych konfliktów. Chcemy stworzyć też mapę interesariuszy i zastanowić się, tak, zrobić taką analizę mapowania tych najważniejszych aktorów na rynku ziemi, pokazać te procesy, które przebiegały w ostatnich latach, czyli spojrzeć nie tylko na okres wejścia Polski do Unii Europejskiej, ale także w te wcześniejsze, zacząć od lat 90., żeby zastanowić się właśnie nad rolą i nad zmianą roli różnych aktorów, różnych interesariuszy w procesach następujących na rynku ziemi. Chcielibyśmy zbadać, ta nasza analiza będzie dotyczyła głównie województwa łódzkiego i warmińsko-mazurskiego, bo nie będziemy, te badania będą troszeczkę inne od tych, które Państwu teraz przedstawiliśmy, bo chcemy właśnie ocenić skalę konfliktów dotyczących użytkowania ziemi na podstawie danych z wojewódzkich sądów administracyjnych i samorządowych kolegiów odwoławczych. To będzie jeden z takich elementów. Mamy nadzieję, że uda się to zrobić dla województwa łódzkiego i spróbujemy też w województwie warmińsko-mazurskim. Wybór oczywiście tych dwóch województw na pewno Państwo też domyślają się, dlaczego wybraliśmy tak różne województwa, bo też drugim etapem, drugie badania będą dotyczyły wyceny krajobrazu rolniczego za pomocą metod eksperymentalnych i tutaj będzie nas wspomagała profesor Anna Batczak, którą mieli Państwo okazję wysłuchać na jednym z naszych seminariów z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się właśnie wyceną dóbr nierynkowych. No i na koniec też chcielibyśmy za pomocą modelowania modeli równań strukturalnych chcielibyśmy zastanowić się nad właśnie z oceną zależności pomiędzy konfliktami interesów, wielofunkcyjnością i wartością ziemi. Jeszcze tylko powiem, że oczywiście oprócz profesora Wilkina, który będzie w zespole Adama, profesor Barczak, o której wspominałam, także będziemy mieli pomoc profesor Mark Zbielski z Uniwersytetu w Olsztynie. Także mam nadzieję, że dzięki temu dużemu zespołowi uda nam się też ciekawe wyniki osiągnąć i dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi teraz dotyczące tych naszych wyników badań. Mam nadzieję, że wspomogą nas w dalszych badaniach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Było to zwykle ciekawe wprowadzenie do dyskusji. Teraz rozpoczynamy dyskusję i mam następującą tylko prośbę. Mogą to być pytania, mogą to być krótkie komentarze. Chodzi o to, żeby to nie były koreferaty. I się znamy w większości tutaj, ale ponieważ jest także dzisiejsze seminarium nagrywane, to proszę się przedstawić także, jaką instytucję Państwo reprezentujecie, bo to jest ważne dla naszej tutaj rejestracji. Proszę Pan dziekan, proszę bardzo, dziekan Sowiecki, potem Pani profesor. Roman Sowiecki, SGH. Bardzo dziękuję za te bardzo ciekawe wyniki badań. Ze względu na ograniczony czas skupię się na pewnych poradach i odmiennym podejściu. Po pierwsze, zawsze jeżeli coś badamy, to stawiamy sobie pytanie, po co to badamy? To jest pierwsza rzecz. Jeżeli badamy, że coś wpływa na cenę, to najpierw trzeba zadać pytanie, a jakie ma znaczenie cena i dlaczego? No więc to tego kluczowego badania tu w samym wystąpieniu zabrakło, co nie znaczy, że on no, nie jest stawiany, więc pytanie jest takie, na co wpływa wzrost cen ziemi rolniczej? To jest pierwsza sprawa. Tutaj Pan na końcu mówił o tym, że to przeszkadza w zmianach strukturalnych rolnictwa i tak rzeczywiście w tym kierunku chyba trzeba było pójść. Rekomendacja, żeby bardziej elastycznie patrzeć na politykę rolną w kontekście przestrzennym. To jakiś wniosek jest. Teraz druga sprawa, jeśli chodzi o wpływ różnych czynników na cenę ziemi rolniczej. Otóż co prawda badanie dotyczyło wpływu tylko WPR-u, ale nie sposób abstrahować od innych czynników i nie tylko oczywiście urbanizacyjnych, bo te ceny, one w dużym stopniu są nakręcane, zresztą Państwo sugerowaliście tutaj, bo z badań tak wynikało, przez inne czynniki. Ale też w Polsce jeszcze to zjawisko się może nie rozwija, ja przynajmniej tym się nie zajmuję, badaniem tego. Landgrabbing w innych krajach wielu, to właśnie to będzie podkręcało cenę ziemi rolniczej. I myślę, że trzeba już pewne rzeczy jak gdyby antycypować, żeby zastanowić się i tu właśnie miejsce polityki to jest właśnie w tym tutaj właśnie, żeby racjonalnie gospodarować i żeby zbyt dalece nie uszczuprały się użytki rolne. Natomiast tutaj taka uwaga, na pierwszym chyba zdaniu było napisane, że ceny ziemi rolniczej rosną, ale obszar użytków rolnych spada. No to akurat jest prawidłowo, bo jak poda się spada, to ceny rosną, czyli z tego powodu. I teraz uwaga co do tego, do tych konfliktów. Ja nie podzielam takiego sposobu podejścia, ponieważ konflikt jest jednym z przejawów sprzeczności interesów. Nie każda sprzeczność interesów prowadzi do konfliktu. I dlatego uważam, że zwłaszcza, że prawnicy i inne powiedzmy nauki podchodzą może inaczej, jeżeli będzie się terminologię stosować za każdym razem inną, to po prostu będzie trudno znaleźć wspólny język. I ja bym proponował zwyczajnie sprzeczność interesu, zwłaszcza, że posługujecie się Państwo sformułowaniami interesariusze. No to właśnie to jest takie. Strategia konkurowania, też mamy strategie, które zwracają uwagę na przewagę konkurencyjną, ale też strategie ze względu na traktowanie innych firm, czyli strategia walki. A tu sformułowanie konflikty, tutaj z panem doktorem Łukasikiem, żeśmy wymieniali poglądy na początku, że ten tytuł konflikty to bardziej socjologicznie mi tu pasuje, ale nie chcę tu jak gdyby imputować Państwu, że to tylko o tym chodzi, ale w kontekście samych wyników badań okazało się, że nie tylko o to chodzi. Także sugerowałbym, żeby bardziej zwrócić uwagę, czemu przeszkadzają te wzrosty cen, a może nie przeszkadzają, a może to jest normalne, a może właśnie prowadzą do czegoś korzystnego, ale z jakiego punktu widzenia? No nas jako, jak jeżeli mówimy o ziemi rolniczej, no to interesuje,
produkcja związana z żywnością. Nie tylko produktów rolnych, bo te produkty rolne też konkurują. To się spala, to się na żywność wydaje. Czyli bardziej pod kątem wyżywienia. I tu właśnie ten kierunek myślenia chyba powinien być. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani profesor Kalanska. Ja jestem miejscowa. Chciałam powiedzieć, że Państwo z tym tematem jakoś wchodzicie do takiego szerszego nurtu, który obserwuję od pewnego czasu, niekoniecznie w Polsce, ale w Europie i w innych częściach świata, zainteresowanie ziemią, zainteresowanie własnością ziemi. Wiąże się to z takim może szerokim pytaniem, czy jaka jest funkcja tej ziemi? Czy ona ma wyżywić ludzkość, czy ochronić planetę? To takie, na tym poziomie stawiane są problemy globalne. Powodem tego zaraz Państwu to przekażę, jest taki styczniowy numer Revue de l'Académie d'Agriculture Française, gdzie całe dossier jest z różnych krajów poświęcone właśnie problemom ziemi rolniczej. I Państwo badacie, to jest jakby powiedzieć druga kwestia, to w kontekście wspólnej polityki rolnej. Po czym to jest taki blok, prawda? Takie hasło wspólnej polityki rolnej, który jest wytrych, który wszystko niby ma otwierać. Publikując to po angielsku, co się bardzo chwali, czytelnik ten z innych krajów nie wie, prawda, jak wspólna polityka rolna w Polsce aplikowana i w innych krajach jest regulowana przez różne obostrzenia wewnętrzne. To dotyczy od samego początku tego, kto może zakupić, na jakich warunkach, jakie musi mieć kwalifikacje, jaki jest górny bądź dolny obszar, gdzie on musi mieszkać. Tu w tym jednym z tych artykułów profesor Morel, specjalista od Europy Środkowej, wymienia tutaj, ja zakreśliłam, tyle różnych obostrzeń, które spotyka w różnych krajach. Czyli bardzo dobrze byłoby odpowiedzieć sobie pytanie w istocie rzeczy brzmiało, jak polska wersja wspólnej polityki rolnej wpływa na ceny ziemi. I trzecia rzecz jest to taka uwaga, która może się przydać w dalszych badaniach. I to jest problem tej definicji. Uważam, że definicji nieszczególnie. Dlatego, że różne nauki różnie definiują konflikt, ale konflikt jako zjawisko społeczne ma pewną wspólną strukturę, prawda? Tam nie są interesariusze, tam są adwersarze. Dwie strony, które już to mówi o tym, że ich dążenia jest pewien przedmiot sporu. Co jest przedmiotem sporu i jakie stanowiska co do tego przedmiotu konfliktu. Konflikt jest już takim etapem behawioralnym sprzeczności, to co mówił pan profesor. Nie każda sprzeczność owocuje konfliktem. A poza tym to bardzo ciekawe było. Czy panie przekazuje, ja mam drugi egzemplarz, może się to przydać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, z Państwa, pan profesor Ziętar. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Żywnościowej. Pierwsze pytanie. Czy się Państwo tutaj zastosowali bardzo, że powiem, wymyślny, skomplikowany model, ale chodzi mi o merytoryczne wyjaśnienie.
Państwo pokazują, że w województwach opolskim i wielkopolskim, kujawsko-pomorskim wspólna polityka rolna wpłynęła minimalnie albo negatywnie, minus. Jak to wytłumaczyć, skoro w tych regionach ceny ziemi wzrosły, poziom czynszu, o którym Państwo tutaj nie wspominają, również wzrósł i nawet pięciokrotnie. To na skutek jakich czynników ten wzrost cen nastąpił? Tak. Druga kwestia, którą Pani Profesor Halamska już podnosiła, co jest przedmiotem konfliktu. Państwo będą tutaj badać Pana tam w Warmińsku Mazurskim sprawy sądowe. No to będą dopiero badania, więc nie wiadomo na dzień dzisiejszy, ale Państwo jakąś informację mają. Przedmiotem konfliktu. Dwa podmioty konkurują o tą samą ziemię i się nie mogą dogadać, czy prawda, ziemia sprzedawana z zasobów w formie przetargu i uczestnicy są niezadowoleni z tego, nie, czy też to, co ma miejsce i konflikt, o których Państwo nie wspominają, pośrednio związane z ziemią, z lokalizacją rudników inwentarskich. Więc tutaj pytanie, co tutaj będzie przedmiotem konfliktu. I kwestia następna, tak dyskusyjnie w stosunku do pierwszego wystąpienia Pani Miesiarz, mianowicie no takie z rozpędu powtarzamy, że ziemia to jest niemobilny czynnik produkcji, no to jest oczywiste, fizycznie jest niemobilna, tam produkujemy kiedyś przewożenie i tak dalej, ale to jest oczywiste. Natomiast jest mobilna w sensie zmiany użytkownika, prawda? Więc tutaj takie stwierdzenie, że ziemia jest niemobilna, w sensie fizycznym to jest oczywiste, że nie ma o czym mówić, natomiast w sensie użytkowania tutaj jest mobilna, zwłaszcza oczywiście w stosunku do zmiany własności, czyli kopna, ale przede wszystkim dzierżawy. Państwo zajmują się ziemią, ale pobijają, całkowicie nie wspominają o dzierżawie, która jest bardzo ważnym elementem obrotu ziemią. I kwestia następna, którą Państwo poruszają, którą uważam za niezwykle ważną, mianowicie gospodarowanie przestrzeni. To jest obszar zaniedbany i niezwykle ważny i mający także związek z powrotem ziemi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, po kolei może pan, pani i potem profesor. Dziękuję. Jerzy Kopiński, Jung Puławy. Też bym chciał zwrócić uwagę, o czym wcześniej wspominał profesor Ziętara, żeby też może też określić udział w skalę, jeżeli się dało, właśnie tutaj w tych analizach, bo tu mało było wspominane jakby dzierżawy, a jaki jest na przykład, bo to też może mieć istotne znaczenie, właśnie transakcji kupna, sprzedaży, obrotu ziemią w stosunku do całkowitych zasobów na przykład w województwie, no bo cena jest kształtowana, ale w zależności jaki mamy obrót niewielki, ale będzie to rzutuje jakby na całe województwo, ale to może mieć też jakoś istotne znaczenie.
Poza tym to trochę już też z pani Monika jakby na tak też wcześniej zwracaliśmy, nie, nie bardzo tak rozumieliśmy, że ten cent udziału wpływu wspólnej polityki rolnej może być większy od całkowitego, no nie, nie wiem, jej wzrostu. No może powinien być, no mieści się większy, mniejszy, ale powinien się mieścić jakbyś w tym wzroście. No i tu też taka notolina, że to się potwierdziło, że no, wewnętrznie to też zależy właśnie od skali zurbanizowania, no, bo przeważnie też dużo rolę, no to mi się wydaje, że może nie przecenia aż wpływu wspólnej polityki rolnej, ale mają te czynniki zewnętrzne, ogólnego rozwoju sektorów pozarolniczych, że tak powiem, rolnictwa, gdyż one rzutują właśnie jakby to jest właśnie konflikt, że jakby przepływu ziemi na inne cele, właśnie te zmieszania, rozwoju właśnie też infrastruktury jakiejś tej drogowej i właśnie też urbanizacji, no ale to się zwiąże, że jeżeli no, jest miejsce pracy, no to się rozwija i urbanizacja, jeżeli jakby nie ma, no to nie ma, ludzie wyjeżdżają, następuje porzucanie. I tu samym jakby wspólnej polityki rolnej, no to tam co prawda to Państwo to określili jakby odrębnie udział płatności, roli płatności bezpośredniej i roli PROW-u, no bo to też jakby no, te działania dla poszczególnych jakby kierunków wspomagania przez wspólną politykę rolną, no to oni na pewno też rzutują na jakby no, zachowanie jakby rynkowe, to co się dzieje i tam gdzie się rozwijają prężnie jakieś te kierunki produkcji, no wcześniej mieliśmy, dotyczyło no, akurat tu tych dwóch okresów programowania kwotowania na przykład mleka i no w tym regionie na przykład na województwie podlaskim, no to tam była duża konkurencja o ziemię, no bo szczególnie dla przeżuwaczy nie można zwiększyć skali produkcji bez wzrostu zabezpieczenia pasz objętościowych, no i co innego jest w przypadku ziarnożerców, trzody chlewnej czy drobiu. A poza tym no ciekawy warty dalszego analizowania jakby no ten temat. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Jestem z Wydziału Geografii Studiów Regionalnych z Katedry Rozwoju Polityki Lokalnej, nazywam się Katarzyna Szymkiewiczka i mam kilka komentarzy, które chyba będą, one dotyczą tego modelu, który Państwo pokazaliście. W związku z tym nie jestem pewna, czy one będą użyteczne na dalszym etapie badań, które wydaje się odchodzić od tego modelowania mikroekonomicznego czy w ogóle ekonometrycznego w stronę bardziej studiów przypadku jednak, takiej analizy jakościowej. W każdym razie na tej mapie, którą Państwo pokazaliście regionalnej, bardzo ładnie rysuje się ta literka L profesora Leszczyckiego i wypada tylko z tej takiego znanego nam wszystkim układu regionalnego województwo podlaskie. Ono z mojej perspektywy jest najciekawszym tutaj przypadkiem analitycznym. I pewnie gdzieś tam w bardziej szczegółowej dyskusji można by znaleźć wiele ciekawych wytłumaczeń tego zróżnicowania dla województwa podlaskiego. Gdybym miała dalej rozwijać model, gdybyście Państwo nad tym się dalej zastanawiali, to pewnie zastanawiałbym się nad dołączeniem do czynników, które wzięliście Państwo pod uwagę, czynników związanych z rozwojem turystyki. Bo ten sektor turystyczny jest niezwykle istotnym interesariuszem w konflikcie o przestrzeń. Co prowadzi moją wypowiedź do tutaj wcześniej już zainicjowanej dyskusji na temat konfliktu. Geografowie często posługują się sformułowaniem konfliktu o przestrzeń. W związku z tym to sformułowanie użyte przez Państwa w tym kontekście tak bardzo mnie nie razi, jak tutaj moich przedmówców. Niektórych. Dziś tam bym pewnie tłumaczyła Państwa podejście tym, że jest to, że Państwo badacie pewne elementy szerszego zjawiska, jakim jest konflikt o przestrzeń, skupiając się bardziej na konkurencji ekonomicznej. I gdzieś tam ten konflikt o przestrzeń definiujemy często jako element konfliktu politycznego, stąd też rozumiem, że Państwo odnosząc się do wspólnej polityki rolnej
do zagadnień, która jest jakimś wyborem strategicznym, jakimś rodzajem instrumentu politycznego. Wpisujecie Państwo swoje badania w tą tradycję analizowania konfliktów, którą znamy z nauk politycznych. Jakby jest, dość to rozumiem, bo to rzeczywiście też moim zdaniem wymaga to lepszego doprecyzowania. Więc wracając trochę do tego modelu, jeśli włożyłabym do niego elementy związane z interesariuszami z sektora turystycznego, no to być może gdzieś tam zastanawiałabym się nad szerszym ujęciem czynników związanych z innymi typami ochrony przestrzeni, jak ekologia, czy właśnie zachowanie przestrzeni nie dla celów rolniczych, tylko dla innego typu celów. Gdybym z drugiej strony chciała ten model udoskonalać, to pewnie zastanawiałabym się nad dołączeniem w sumie nietrudno dostępnych danych związanych z polityką regionalną. Mamy wspólną politykę rolną i mamy wspólną politykę regionalną. Pieniądze płyną z tego samego źródła i dane na ten temat są, jest do nich podobny dostęp, tak? Natomiast gdzieś pewnie założyłabym, że polityka regionalna jest czynnikiem modyfikującym wpływ wspólnej polityki rolnej na to, co dzieje się w regionie z cenami ziemi, bo jest to równie silny jak wspólna polityka rolna, na pewnych przestrzeniach pewnie silniejszy czynnik finansowy wpływający na sektor rolny. Wiemy, że w procesie rozwoju wspólnej polityki regionalnej ona była w różnym stopniu ze wspólną polityką rolną powiązana. I nawet w tych dwóch okresach dostosowania, które Państwo bierzecie pod uwagę, te powiązania były różne, tak? W jednym był dużo większy, w drugim był dużo mniejsze, więc przynajmniej jako czynnik taki kontrolny w kolejnych etapach badania gdzieś bym ten czynnik włączała. Jeśli chodzi o województwo mazowieckie, które tutaj często się pojawiało w Państwa wypowiedzi, ono zawsze jest tutaj, stoi nam okoniem w tych wszystkich analizach regionalnych. Natomiast jeśli Państwo będziecie rozwijać model, to mamy teraz nowy NUTS, który pozwala nam tą przestrzeń podzielić na 17, a nie na 16 części, co może możemy ułatwić analizę, z drugiej strony bardzo ją utrudnić, bo jeśli chcemy odnieść się do danych historycznych, no to musimy, no wiadomo. Podsumowując swoją nieco krzywą wypowiedź, chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję za to, że miałam możliwość przeczytania tego artykułu i wysłuchania prezentacji na temat, który jest gdzieś z pogranicza różnych dyscyplin nauki i jest dotyka bardzo istotnego, ciekawego tematu. I mam nadzieję, że będziemy mogli dalej z sobą współpracować, ponieważ jak Dominika powiedziała, oni podpisali 15 stycznia swoją umowę, my podpisaliśmy 17 stycznia umowę na realizację projektu, który dotyczy zmian wykorzystania przestrzeni w Polsce. Przy czym my posługujemy się trochę innymi zasobami danych, odwołujemy się do danych GIS-owych, które również szacują zmiany wykorzystania gruntów w Polsce, więc mam nadzieję, że po pierwsze, że nie zrozumiecie Państwo tak całkiem tych analiz ekonometrycznych i my będziemy mogli tam dorzucić swoje dane i jednocześnie zobaczyć, co z tego wychodzi na końcu, a po drugie, że będziemy mogli nasze wyniki porównać i zobaczyć, co z tego da się jeszcze zinterpretować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz pan profesor Dzur. Przede wszystkim bardzo dobrze, że ten temat w naszym instytucie zaczął szeroko prezentowane badania. Oczywiście dla naszego instytutu może było lepiej, jakby ten problematyka, którą zajmujemy się, ona w tej chwili wyrastała z bardziej poglądu szerszego. Znaczy z takiego doświadczenia na badania wykorzystania, nawet zarządzania jakby zasobami ziemi. Natomiast to, że tu w tym kierunku idą badania, jest bardzo dobrze i cieszę się bardzo. Natomiast mam jakby takie zastrzeżenia co do tej pierwszej definicji.
To znaczy, tam jest jakby konflikt sprzeczne interesy w zakresie stopni kierunku użytkowania gruntów. Czyli my rozpatrujemy ziemię rolną, a rozpatrujemy z punktu widzenia innego wykorzystania. Czyli, znaczy, bo z tego wynika, że chodzi sprzeczne interesy w kierunku zmiany użytkowania. I teraz problem, co my w takim razie badamy? Co my badamy? Bo jeśli sprzeczne interesy wykorzystania, to my nie badamy w kierunku rolniczego wykorzystania, bo tu nie ma sprzeczności z tego wynika, tak? Ale w takim razie podstawową sprawę nie dzielimy ceny według kierunków użytkowania. Dlaczego? Dlatego, że u nas jest problem, jakby powiedziałbym, z tego, że ziemię rolną kupuje się, bo nie ma przekwalifikowania, w związku z tym kupuje się ziemię rolną dla innego celu. I się czeka. Tak, i tego, i ale tego. Ale w związku z tym trzeba byłoby tutaj zastanowić się nad tym, bo jeśli byśmy patrzyli z punktu widzenia ziemi rolnej, to myśmy powinniśmy patrzeć z punktu widzenia konfliktu interesu przy wykorzystaniu użytkowaniu rolniczym. Wtedy są takie konflikty, bo są konflikty między dużymi gospodarstwami, które chcą być jeszcze większe, tak? Bo skala jest większa i małe gospodarstwa, która wspólna polityka rolna im zagwarantowała trwanie. Bo czy się coś tam robi, czy nie robi, to zawsze ma się trochę więcej niż 500 plus. I teraz tak, w związku z tym na przykład w Wielkopolsce no znane są konflikty między gospodarstwami, szczególnie między spółkami, a gospodarstwami indywidualnymi, gdzie występuje oczywiście konflikt. Ale konflikt w płaszczyźnie wykorzystania rolniczego. Albo nie. No, tak, ale to wtedy my przechodzimy na inne płaszczyzny konfliktów całkowicie. Bo cena ziemi, a jeśli tu bierzemy cenę ziemi, to my okazuje się, bierzemy cenę ziemi i rolniczo wykorzystywanej, która będzie wykorzystywana rolniczo, i tej ziemi, która kupowana jest jako nierolnicza. Bo to nie, że ona jest, figuruje jako rolnicza, ale ona faktycznie jest kupowana dla celów nierolniczych. Oczywiście ja zgadzam się, to można, tylko trzeba byłoby powiedzieć jasno, o co chodzi, tak? I w takim układzie też trzeba byłoby popatrzeć na cenę ziemi niby rolniczej, ale na przykład wokół bardzo ciekawych rejonów, to tutaj było mówiono, turystycznych, tak? Bardzo ciekawych położonych rejonów. I także to, co wychodziło tutaj, że decyduje przede wszystkim na przykład w aglomeracji śląskiej, to tam ta cena wysoka ziemi rolniczej nie wynika z tego, że ona jest rolnicza. Tylko z punktu widzenia, że ona po prostu jest tam jako budowlana. Tylko że u nas przekwalifikowanie ziemi nadąża za... I my coś bierzemy innego za... faktycznie tym, co ona nie jest. I to zakłóca analizę. Ja przepraszam za to, bo oczywiście później, jak my wkładamy do modelu nie to, co faktycznie czym jest, to u nas zaczynają się jakieś kląsy w ogóle, które trudno wytłumaczyć. W związku z tym, jakby powiedziałbym, jeszcze raz trzeba byłoby przemyśleć problem, to co ja się zgadzam, problem, czy to konflikt, czy sprzeczność, problem, co my chcemy badać i jakimi miernikami się posługujemy. Jak to jest dobrze przemyślane, to wtedy można zacząć, jakby powiedziałbym, bardziej pogłębioną analizę. Natomiast to, co Czarnecki mówił dalszym, to bardzo ciekawe jest,
tym regionalnym zróżnicowaniu. Ale no, ja cieszę się bardzo i jestem zadowolony, że taka problematyka została u nas bardziej szeroko podjęta. Państwo wzorem ma rolę w realizacji problematyki wykorzystania ziemi w tym instytucie. Pan doktor Drobiński, proszę bardzo. Proszę Państwa, zbliżamy się powoli do końca dyskusji. Ja tak patrzę na zegarek. No, jeśli jeśli można jeszcze tutaj w kwestii takiej, bo sprawa konfliktu... Przepraszam, ale Pani dostał, że ten konflikt po prostu trzeba dokładnie sprecyzować. To jest znaczy, bardzo... w jednym zdaniu. To powiedziałbym coś takiego, że... Po prostu to, co Pani tu użyła tego, to są jakieś takie zagraniczne strategie i po prostu konflikt polega na tym, po której stronie jesteśmy, no, w stosunku do tych strategii. To zawsze tak jest. Dziękuję bardzo. Pan doktor Rowicki. I potem Pani Ruta Śpiewak, Basia i na końcu ja. To cztery osoby jeszcze, proszę. Janek Robiński, ja reprezentuję tylko siebie w dłuższego czasu. Chciałbym zwrócić uwagę na to, co tak o czym mówiła już pani profesor Halamska, że właściwie pytanie, co jest analizowane. Czy jest analizowana wspólna polityka rolna, tak jak to sobie ją wyobrażają w Brukseli? Czy też może jest tak, czy też może tak może powinno być analizowane coś innego, mianowicie polski wariant wspólnej polityki. Bo jeżeli przypatrzymy się, tak, jeżeli dokładnie nieco będziemy tę sprawę analizować, to się okazuje, że właśnie w dziedzinie gospodarki ziemią rzeczywiście polska polityka nie słuchali się chyba różni od tego, co są, tak, co w ogóle, tak, co w ogóle wykoncypowano w Brukseli. A tutaj w ogóle różnice, tak, i te różnice są bardzo duże, bo jeżeli tak, bo w ogóle jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w ostatnich kilku latach, kolejne ustawy od roku 2011, bardzo wpływające restrykcyjnie na rynek ziemi, ograniczające dostęp do ziemi, to są moim zdaniem sprawy, które wynikają również jednak z innego rozumienia gospodarstwa rodzinnego w Polsce niż w większości krajów Unii Europejskiej. I to może nie jeśli chodzi o sprawy definicyjne, ale jeśli chodzi o sprawy praktyczne. I wobec tego, jeżeli w ogóle Państwo badają wspólną politykę rolną, traktując i przede wszystkim sprawę płatności bezpośrednich, które rzeczywiście wyraźnie wpływają na cenę ziemi, wpływają w ogóle tak samo na sprawę, na wysokość opłat dzierżawnych i na inne elementy, to jest to element ekonomiczny. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle w całej sprawie ziemi nie tylko ważne są elementy ekonomiczne, ale są ważne również, jest również ważna ta cała otoczka prawna, która się zresztą wyraźnie, prawda, w ostatnich kilku latach zmienia. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, o czym mówił profesor Dun, mianowicie, że sprawa konfliktu jest nie tylko sprawą tego ogólnego konfliktu ziemia jako zasób, ziemia rolnicza jako ziemia, która jest przeznaczona do użytkowania rolniczego, a na inne, a równocześnie prawda jest wyciągana ze względu na inne, na inne potrzeby, ale tak samo sprawa konfliktu wewnętrznego, który wyraźnie w Polsce występuje, sprawa konfliktu wewnętrznego, jeśli chodzi o struktury,
która się wiąże zdecydowanie ze strukturą agrarną, a konkretnie w Polsce w ostatnich kilku latach ten konflikt wyraźnie narasta między, tak, to o tym prawda mówił profesor Żdur, między gospodarstwami wielkoobszarowymi, no właściwie trzeba powiedzieć wielkotowarowymi, dlatego że przecież w gruncie rzeczy no, gospodarstwa powstały na gruntach popegeerowskich nie są z punktu widzenia europejskiego często gospodarstwami wielkoobszarowymi, ale są niewątpliwie gospodarstwami wielkotowarowymi, a gospodarstwami małymi oraz tak samo grupą gospodarstw rodzinnych w kategorii, prawda, mniej więcej między 20 a 100 hektarów. Dziękuję bardzo. Tak? Pani Luta, proszę bardzo, a potem Pani Basia. Ja krótko. Po pierwsze, myślałam, że bardzo ciekawe i dobrze przekazane też dla osoby, która nie jest ekonomistką, za to bardzo dziękuję. I chciałam powiedzieć, że niepokoi mnie, że w ogóle nie podniesiona została kwestia funkcji i konfliktu wokół kwestii środowiskowych. Wydaje mi się, że wobec... Jak przestrzeń, konflikt, to powinno być o środowisku. Tutaj wśród definicji wymienionych przez Państwa odnosząc się do literatury, autorzy skupiają się na aspektach przestrzennych i ekonomicznych. Bardzo zabrakło mi kwestii środowiskowych. To oczywiście odwołuje się też do tematu wartości i funkcji, jaką pełni ziemia. No to oczywiście wiecie, ale trudno mi się wyobrazić, że jednych badań teraz w przyszłości w kwestii bez pominięcia moim zdaniem fundamentalnych kwestii. A jeszcze chciałabym z naszych badań z Kubą Rolniczych realizowanych wśród rolników ekologicznych też właściwie wynikały podobne wyniki, bowiem rolnicy ekologiczni, którzy sobie dobrze radzą na rynku, wcale nie potrzebują wspólnej polityki rolnej, znaczy wcale nie potrzebują dopłat, może tak. Więc pewna paralela tutaj jest, tak, między tym, do czego byście doszli, a do nas. Im gorzej sobie radzi rolnicy ekologiczni na rynku, tym bardziej pożądali, tym bardziej mówili ciepło o wspólnej polityce rolnej od dopłat. Dziękuję bardzo. Basia, proszę. Też człowiek niezależny już. Barbara Perepeczko. Ja chciałam dorzucić jeszcze jedną funkcję, oprócz tego, o czym tu mówiła moja przedmówczyni, mianowicie często nabywają ludzie ziemię ze względów tezauryzacji po prostu. Jest to lokata kapitału, jak widać, wcale nie zła. To odnosi się do tego definicji, którą tutaj się nie bardzo zgadzam. Znaczy oczywiście, przepraszam, jeszcze wracając, celem jest uczucie kapitału, ale funkcja bardzo często bywa środowiskowa właśnie, bo to są rzadko użytkowane, bywają, to jest jeden z wariantów oczywiście. To wszystko dotyczy też tego definicji konfliktu. Nie zgadzam się z panią Dżunem zupełnie. Moim zdaniem użytkowanie obszaru, tutaj ten konflikt może być o to, na ile jest to intensywne, ekstensywne, produkcja zwierzęca, bardziej zagrażająca powiedzmy bydło, czy mniej zagrażająca środowisku, więc ten aspekt środowiskowy, który tutaj też ma znaczenie, jeżeli chodzi o to. Dziękuję. Ja chcę tylko wyjaśnić, że mnie o kierunek użytkowania to chodziło o to, czy rolniczy, czy pozarolniczy, a nie, ale w ramach, to absolutnie się zgadzam. Tylko tutaj to... Proszę Państwa, jeszcze kilka tam moich komentarzy, ponieważ jest to bliska mi problematyka. Zacznę od stwierdzenia, że ta dzisiejsza prezentacja była taką bardzo dobrą lekcją metodologiczną. Pokazywała pewną procedurę badawczą, którą autorzy zastosowali. To jest ciekawe, jest cały szereg takich interesujących spostrzeżeń i wniosków, które dla własnych badań pewnie każdy z nas może wyciągnąć. Ale nasze seminaria mają często taki charakter, że mają wzbogacać podstawy metodologiczne badań w naukach społecznych, nie tylko w sprawach powiedzmy ekonomii. Druga rzecz to jest kwestia konflikt a konkurencji, który się tu przewija w różny... Ja uważam, że to jest bardzo ciekawe pole do ciekań, bo wiemy dobrze, że konkurencja jest sednem mechanizmu rynkowego. Tak?
każdy ekonomista, ale nie tylko ekonomista o tym wie. W związku z tym konkurencja jest tutaj niezwykle ważnym elementem, ale jak mówią specjaliści z kolei od instytucji rynku, powiadają tak, rynek jest na tyle dobry i działa sprawnie i efektywnie, o ile jest wkomponowany w odpowiednie ramy instytucjonalne. Jeśli one są niepełne, kiepskie i tak dalej, rynek działa źle po prostu, potrafi działać źle. I teraz tak, jeśli mówimy o konflikcie, ja już pomijam definicję konfliktu, ale proszę Państwa, konflikt tutaj pojawia się jako konflikt interesów, jakoś tam rozumiany, który wykracza poza reguły konkurencji. I konflikt wiedzie do zmiany reguł konkurencji, do zmiany reguł gry w jakimś sensie. I to jest właśnie ten problem bardzo interesujący. Jeśli, i tu też jest zgoda powszechna, że ziemia jest dobrem wielofunkcyjnym. Tu profesor Kolarska mówiła, że istnieje, pojawiło się i słusznie w skali krajowej zwiększone zainteresowanie ziemią, ale dlatego, że ona jest ważna dla wyżywienia, ważna dla środowiska, ważna dla wykluczenia, ważna tam dla paru i jeszcze innych rzeczy, do przestrzennego zagospodarowania i mnóstwa innych rzeczy. Czyli nie jest tylko dobrem rynkowym, nie jest tylko czynnikiem typowo rynkowym, jest także w jakimś sensie dobrem publicznym i podlega regulacji publicznej. Podlega regulacji publicznej, która tutaj będzie się oczywiście pojawiała w bardzo różnym stopniu. WPR jest taką regulacją publiczną. Tu przy okazji bardzo interesujący, proszę Państwa, był ten wykres pokazujący terytorialne zróżnicowanie wpływu WPR-u na ceny ziemi. To proszę pamiętać, że tu chodziło o to, o udział tego czynnika polityki, czyli WPR-u w kształtowaniu ceny ziemi. Średnio to jest 27% tego, tak jak zrozumiałem, udziału w kształtowaniu, czyli w tej dynamice cen. To się zresztą też w krajach, ja kiedyś czytałem takie zestawienie w skali Unii Europejskiej. Bardzo zróżnicowane jest to w skali Unii Europejskiej, ten wpływ WPR-u na ceny ziemi. Na przykład, to dla mnie było bardzo niezwykle interesujące, bo pokazywało, w jakim stopniu działa czynnik konkurencji. Na przykład, jeśli weźmiemy województwo opolskie, wielkopolskie, w jakimś sensie także inne, no częściowo podlaskie, to ta konkurencyjność o zasób produkcyjny, jakim jest ziemia, jest tutaj naprawdę decydująca. Natomiast WPR spełnia tylko rolę taką, powiedziałbym, już wtedy drugorzędną. Ale w niektórych rejonach kapitalizacja jest tutaj szczególnie silna, czyli wpływ tego czynnika na kapitalizację ziemi. Proszę Państwa, w Unii Europejskiej, to już wielokrotnie podkreślałem, nie ma polityki użytkowania ziemi, takiej wyraźnej, klarownej i mam nadzieję, że ten także nasz projekt i te badania tu osób dzisiaj prezentujących dadzą podstawy do takiej polityki kształtowania ziemi. I ostatnia myśl, bo tu się pojawiła problematyka konfliktu i tak dalej. Oczywiście konflikt jako szczególne zjawisko, niezwykle ważne, zawsze był analizowany przez socjologów oczywiście. Ja pamiętam teorie konfliktów, które znałem, to były teorie socjologiczne przede wszystkim. Pozera i Pawlina. No mogę, psychologiczne. Ale też, tak. Pierwszy to był Marx. Też oczywiście konflikt polityczny, konflikt związany z zagospodarowaniem oczywiście przestrzennym jakoś i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest ciekawe i to jest ta zaleta podejścia interdyscyplinarnego, bo jak ktoś, powiedzmy, czyta tylko z wąskiej swojej tam dziedziny, to nie zauważa, że gdzie indziej stworzono bardzo ciekawą teorię, na przykład, nie wiem, większość ekonomistów nie wie o tym, że na przykład w socjologii teoria wymiany odgrywa niezwykle ważną rolę i jest tysiące prac na ten temat, bardzo ciekawych zresztą, tak samo jak na temat teorii konfliktu. I odwrotnie, ekonomii też coś tam
można czegoś się jeszcze nauczyć. Także wydaje mi się, jestem wdzięczny za dzisiejszą prezentację, także za bardzo ciekawą dyskusję. No i tutaj jeszcze na koniec głos naszym tu bohaterom. Dziękujemy bardzo za wszystkie głosy i pytania. Oczywiście teraz, ponieważ było trzech prezentujących, to oczywiście każdy z nas pewnie ma taką ochotę, żeby odpowiadały inne osoby. Ja się postaram trochę odpowiedzieć tego, co ja potrafię, tak? Wydaje mi się, że będę w stanie Państwu odpowiedzieć, a potem oczywiście przekażę głos współautorom, tak żeby oni też dopowiedzieli. Bardzo Państwu dziękujemy za te wszystkie uwagi, bo one wszystkie też wskazują na te obszary, nad którymi my sami dużo dyskutowaliśmy i my sami mieliśmy dużo wątpliwości. I dlatego teraz jeszcze raz to słysząc i jeszcze raz będąc zmuszonym się zastanowić nad tymi odpowiedziami, tym dla mnie jest to właśnie bardziej wartościowe, bo to są te, wyłapali Państwo po prostu te słabości i te punkty, które dla nas też były trudne. Przede wszystkim no jest to badanie właśnie z pogranicza różnych dyscyplin i w niektórych czujemy się pewniej, a w niektórych nie czujemy się na tyle silni. I w związku z tym te pewne słabości, na które Państwo zwracali uwagę, też mogą z tego wynikać. A mianowicie, to jest jedna rzecz właśnie, że to są te nasze badania były takie z pogranicza właśnie i dotykały kwestii nauk prawnych, tak, nauk politycznych, teorii socjologicznych, więc stąd te chociażby kwestie pojęciowe. A druga rzecz to jest, mi się wydaje, to dużo Państwa pytań i rzeczy, na które Państwo zwracali uwagę, to jest kwestia poziomu analizy, bo my jesteśmy świadomi tego, że jest wiele uproszczeń w tych naszych wynikach. Na przykład nie moglibyśmy, tutaj pan Jerzy Kopiński zwraca uwagę na kwestię specyfiki podlaskiej. O tak, my oczywiście jesteśmy tego świadomi, ale tego nie dało, nie mieliśmy jak tego przedstawić, przeanalizować. I to myślę, że tutaj Adam też wskazywał na tą różnorodność samych regionów. Czyli to, że spróbowaliśmy zrobić badania ilościowe spowodowało i na tym poziomie analizy spowodowało, oczywiście to powoduje, że te nasze wyniki są może czasem za banalne, może czasami właśnie można powiedzieć, że należałoby zejść niżej, zrobić studia przypadku, więc to jest słabość takiego poziomu analizy i jesteśmy tego świadomi. Druga bardzo ważna rzecz to jest właśnie kwestia tych, tak jak już mówiłam, tego badania z pogranicza i kwestii definicyjnych. Ja od razu powiem, że ja chyba źle przetłumaczyłam troszeczkę tę definicję, bo to jest definicja, na której się opieraliśmy, a to chodzi o to, że te konflikty dotyczą pewnej jednostki obszaru, tak, pewnego obszaru, więc ta definicja jest bardzo szeroka. I oczywiście ona bierze też pod uwagę te konflikty pomiędzy rolnikami, więc na przykład kwestie... Tak, więc i rzeczywiście bardzo dziękuję, bo to też kwestia używania tych pojęć. Wydaje mi się, profesor Sobiecki o tym mówił, o sprzecznych interesach, że nie powinniśmy używać pojęcia konflikt, tylko raczej sprzeczne interesy. I ja myślę sobie, że my powinniśmy właśnie w naszym artykule, czy potem, no tu już tego nie możemy zrobić, ale w naszych dalszych badaniach powinniśmy mówić o potencjalnym konflikcie. Bo rzeczywiście to, co myśmy pokazywali, jak poprzez zaburzanie działania rynku, jakie poprzez zniekształcanie tego najważniejszego parametru, który wpływa na decyzje różnych aktorów, jak te sprzeczne interesy powstają i mogą prowadzić do konfliktu. Ale nie boję się używać słowa konfliktu, dlatego że to, co się wydarzyło na polskim rynku ziemi, pokazuje, że te konflikty były i są bardzo mocne pomiędzy, nie tylko pomiędzy rolnikami i nierolnikami, ale pomiędzy właśnie rolnikami, chociażby kwestia właśnie duże gospodarstwa versus małe gospodarstwa. Krajowe, zagraniczne, rodzinne czy gospodarstwa prawda, tak, prawnych, różnych branży, tak, różnego wykorzystania, więc i to są konflikty, bo to nie są tylko sprzeczne interesy, ponieważ te sprzeczne interesy przekładają się na konkretne działania polityczne. Mamy ustawę dotyczącą, tak, zamrażającą użytkowanie ziemi, ona jest idealnym przykładem właśnie tego, w którym różne interesy rolników także przełożyły się na rozwiązania prawne, które
i przełożyły się właśnie na konflikt polityczny. Czyli jak najbardziej uważam, że to, co my próbowaliśmy zrobić, to jest wyjście poza, mamy świadomość tego, że badamy tutaj pewien mechanizm konkurencyjny, który jest zakłócany przez różne polityki, które wręcz prowadzą do konfliktów politycznych. Różne polityki, no my oczywiście dostosowując tutaj prezentację do Państwa, tutaj do grona słuchaczy, nie mówiliśmy o innych regulacjach, bo Państwo macie tego doskonałą wiedzę, ale w naszym artykule pisaliśmy dużo o tym, że o specyfice Polski, która, gdzie ziemia rolnicza w Polsce jest bardzo chroniona ściśle. Jest szereg ustaw, które jasno określają i pokazują, jak ziemia ta jest, jakie są mocne regulacje. I wręcz nawet w szeregu badań, jakiś czas temu był taki bardzo ciekawy projekt Horyzontu, w ramach Horyzontu 2020, dotyczący różnych czynników produkcji, i tam badano, pokazywano stopień regulacji różnych rynków ziemi. Polska ma jedno z silniej regulowanych rynków ziemi, ale... Tak, ale właśnie, ale potem to się przekłada na, wiemy, że ta ziemia jest przekształcana w bardzo, bardzo dużym stopniu. Także mamy tego świadomość, że tutaj, to, przepraszam, że nie powiedziałam tego, ale oczywiście wiemy, że to nie tylko wspólna polityka rolna i wręcz inne polityki powinny mieć większy wpływ. Przepraszam, patrzę, czyli adwersarze, a nie interesariusze, tak jak najbardziej można też używać tego... Mm-hmm. Badamy polską wersję WPR-u, bo patrzyliśmy na konkretne oczywiście rozwiązanie, konkretne wykorzystanie funduszy, więc to jest, wydaje mi się, że tutaj nie mówiliśmy ogólnie o wpływie WPR ogólnie, tylko właśnie poprzez ten, dzięki tym badaniom ilościowym mogliśmy pokazać rzeczywiste polskie wykorzystanie tych polskich narzędzi, bo one były specyficzne do wpływu na polski rynek ziemi. Uwaga profesora Ziętary, co jest przedmiotem konfliktu, to właśnie sposób użytkowania. Mam nadzieję, że udało mi się to teraz lepiej wyjaśnić, bo zarówno to użytkowanie może być różne wśród rolników, jak i może być różne pomiędzy rolnikami i nierolnikami. I przepraszam za skrót myślowy, oczywiście mobilna, ziemia nie jest mobilna, tak to napisałam za krótko. Oczywiście zgadzam się z panem profesorem, że ziemia jest mobilna, ponieważ mogą z niej korzystać różni użytkownicy. Tu odpowiedziałam. Dziękuję za te wszelkie właśnie podpowiedzi pani profesor Katarzynie Szmigiel-Rawskiej. Powinniśmy, tak, ta turystyka jest bardzo ważna i te nasze badania przyszłe będą dotyczyły województwa warmińsko-mazurskiego, ale dzięki tym uwagom, które Państwo teraz przedstawili, Adam mi powiedział, brakuje nam trzeciego województwa typowo rolniczego i zobaczymy, jak tam będzie z finansami, czy uda nam się, bo to... Tak, właśnie może Podlask, powinniśmy zrobić też badania w Podlaskim, bo planowaliśmy w Łódzkim, w którym te procesy urbanizacyjne są takie silne, mamy warmińsko-mazurskie z funkcją turystyczną i rzeczywiście brakuje nam Podlaskiego. No i to chyba tyle z mojej strony, bo teraz... Proszę. Może ja? W tej kolejności, w której występowaliśmy. Ja też bardzo dziękuję za uwagi, za pytania. Jak sobie jak najbardziej zdaję sprawę, że ten model może budzić wątpliwości i te wyniki. Zdaję sobie sprawę, że zawsze jest no, takie coś za coś. Jak się coś pokazuje makro, to się traci tą szczegółowość pewnych rzeczy. Z drugiej strony zaletą jest to, że się widzi wszystko, że ten model relatywizuje. I teraz właśnie tu przechodzę do pytań profesora Ziętary. Właśnie te duże różnice w wynikach wynikają z tego, że model widzi wszystko relatywnie, tak? Czyli sektor rolny dla opolskim jest, dla opolskiego na przykład jest relatywnie małym sektorem w stosunku do wszystkich innych sektorów, które też tutaj występują. Te pieniądze relatywnie dla tego województwa też są o wiele mniejsze, mają mniejszą wagę, mniejszy impact w ogóle niż te same pieniądze w województwie lubelskim. I dlatego no, przez to, że to wszystko jest razem i inne czynniki są mobilne, no to model jakby no, relatywnie to pokazuje, czego jak się sam sektor rolny
analizuje, tego nie widać, więc dlatego to jest jedno z tych rzeczy. Poza tym, tak tutaj też pani Katarzyna Szmigiel-Rawska słusznie zauważyła, że właśnie w niektórych z tych województw po prostu silniejszy wpływ miały inne czynniki, nawet te unijne. No, WPR dla Opolskiego no, nie było po prostu takim decydującym czynnikiem, a właśnie na wpływ ziemi miały czynniki inne, wielkie inwestycje finansowane z funduszy regionalnych. I tego tu nie ma właśnie. To jest takie wyekstrahowanie tym samolotem, była tylko wspólna polityka rolna i to po prostu miało mały wpływ tutaj. Jeśli chodzi o ten spadek cen skutek WPR, tam jest takie jedno, to po prostu się interpretuje z obniżenie atrakcyjności po prostu ziemi na skutek WPR-u. Po prostu ona nie pomagała w tych wykorzystaniu tej ziemi, tylko właśnie zmniejszała atrakcyjność, która pochodziła zupełnie od innych, nie na wykorzystanie rolnicze, tylko na wykorzystanie właśnie pozarolnicze, więc była tak naprawdę zmniejszała atrakcyjność tutaj tych obszarów. Jeśli chodzi o jeszcze o to, właśnie tutaj też była uwaga, bo interpretacja tych cyferek, no to właśnie jest, to trzeba to tak, bo mówić o interpretacji tych cyfr, bo to jest rzeczywistość statystyczna, tak, więc w statystyce też mamy 2,5 człowieka, trzeba to zinterpretować, tak? Więc tutaj chodzi o to, że to jest nie wpływ WPR-u w strukturze, tylko w zmianie, bo w strukturze musiałoby się do 100%, tak, mieścić, no a to jest wpływ WPR-u, udział WPR-u w zmianie, tak? Czyli jak 300%, czyli 3 razy, gdyby nie było WPR-u, na przykład to 3 razy wolniej rosłyby te ceny niż przy udziale WPR-u, więc ja rozumiem, to jest ta trudność, że to jest udział w zmianie, a nie udział w strukturze, czyli w czymś dynamicznym. No i też dziękuję pani tutaj Katarzynie Szmigiel też za te uwagi. Tak, no rzeczywiście to sektor turystyczny nie jest właścicielem ziemi akurat w tym modelu rzeczywiście i można by dołączyć różne takie elementy, które by jeszcze, zresztą na pewno szereg rzeczy można by tu dołączyć, bo tak jak mówię, no ta ogólność tego modelu, no to się traci na tych szczegółach, ale z kolei, żeby porównać wszystkie województwa jednocześnie pod wpływem tej polityki, no to jest bardzo trudne, no badania ankietowe nie da się tak przeprowadzić, żeby wyekstrahować tą politykę na poziomie wojewódzkim. No ale jest coś za coś, też przyjmuję tą jakby uwagi, bo no rzeczywiście trzeba iść dalej, tak? No nie można się zatrzymać na takich wynikach, żeby to dobrze zrozumieć, to się zgadzam. Ja też dziękuję bardzo za uwagi i za wskazówki, przede wszystkim co do tego przyszłego badania. Ja też podzielam zdanie Dominiki, że tak naprawdę w artykule to było bardziej o sprzeczności interesów niż o konfliktach. Natomiast o konfliktach właśnie będzie w tym badaniu, bo tam będziemy mieli dostęp do danych, tak jak było wcześniej powiedziane, z sądów administracyjnych czy z tych samorządowych kolegiów odwoławczych, gdzie nawet w sensie liczbowym będziemy mogli powiedzieć, czy te konflikty gdzieś są większe, gdzieś mniejsze, gdzieś się koncentrują, a gdzieś nie. Z tego co pamiętam, to w jednym roku w województwie łódzkim właśnie w sądach administracyjnych tych konfliktów było około 100 związanych z planowaniem przestrzennym, użytkowaniem ziemi. Oczywiście one różnią się między sobą, bo to mogą być konflikty o przysłowiową miedzę, a mogą być jakieś poważne zaskarżenia decyzji administracyjnych urzędu gminy o lokalizację jakiejś inwestycji na takim terenie. Także to już jest jakby dalsza sprawa. Natomiast jeśli chodzi o tą definicję konfliktu, to wydaje mi się, że w niej kryje się wszystko. To są konflikty między różnymi aktorami, ale też konflikty między rolnikami, nie dotyczące tylko kierunku rozwoju, ale też właśnie intensywności, czy intensywności użytkowania ziemi. Ja też oczywiście mówiąc o tych różnych aktorach, miałem na myśli ten cały sektor turystyki i tak jak u nas, chociażby w takich województwach jak łódzkie, w których intensywny jest proces suburbanizacji, występują różni aktorzy, ale najistotniejsza jest ta funkcja mieszkaniowa w przekształcaniu ziemi. Tak i mamy sytuację z innych regionów, w których funkcja gospodarcza również odgrywa tutaj istotną rolę, usługi, te takie nieekstensywna produkcja, ale też właśnie te związane ze spędzaniem wolnego czasu, w tym turystyka. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Dziękuję naszej trójce, wielkiej trójce za wspaniałe. Dziękuję.
dziękuję Państwu za tak liczne przybycie na seminarium, za głosy w dyskusji. No i do zobaczenia w kolejnych seminarium.